Witam serdecznie, nazywam się Michał Lattali i dziś mam zamiar pokazać Państwu, jak uzyskać listę użytkowników wraz ze skrótami ich haseł NT i ewentualnie ich hasłami w postaci jawnej do systemu, do którego nie mamy żadnego dostępu. Dziękuję za uwagę. W celach związanych z dzisiejszą prezentacją ściągnę sobie oprogramowanie OffCrack, które właśnie służy do łamania haseł w systemach Windows, po czym uruchomię system z tego właśnie krążka, załaduję ten system, pomijając system operacyjny Windows, który znajduje się na dysku twardym. Ok, czyli co w tej chwili jest nam potrzebne? Jedyne co jest nam potrzebne, to jest jakiś napęd, z którego możemy bootować system. Może to być CD-ROM. W naszym przypadku będzie to w naszej prezentacji będę korzystał z krążka CD-ROM. Natomiast można to zrobić też z napędu USB. Można zbootować ten system też poprzez USB, jeśli komputer na to pozwala. Czyli potrzebujemy przede wszystkim fizyczny dostęp do tej maszyny oraz możliwość bootowania systemu z krążka CD lub z napędu, lub z portu USB, z napędu pendrive na przykład. Jeśli nie jest to możliwe, zawsze możemy wejść do BIOSa i ustawić sobie taką możliwość, jeśli BIOS nie jest chroniony hasłem. No nawet jeśli BIOS jest chroniony hasłem, to można też takie utrudnienie bardzo łatwo pominąć. No, w większości systemów wystarczy, w większości maszyn wystarczy na przykład na chwileczkę tylko wyjąć baterię podtrzymującą ustawienia BIOSa. No, nie jest to żadna przeszkoda. A więc przejdźmy do prezentacji. Po uruchomieniu komputera wciskamy klawisz F12, co sprawia, że pojawia się menu wyboru napędu, z którego chcemy uruchomić komputer. W tym przypadku wybieramy sobie DVD, napęd DVD i wciskamy Enter. OK. No i proszę bardzo, OffCrack się uruchamia. Wybieramy sobie tryb graficzny, bo tu nie ma co kombinować. OK, Enter. Idziemy dalej. OK, system się ładuje. Natychmiast po uruchomieniu oprogramowania OffCrack uzyskujemy listę użytkowników lokalnych systemu wraz ze skrótami ich haseł NT. I to już jest bardzo, bardzo wiele dla nas, dlatego że na przykład korzystając w środowisku Metasploit z narzędzia PSExec, możemy uruchamiać procesy na tym systemie poprzez sieć, korzystając z narzędzia PSExec. To narzędzie wymaga jedynie zapodania nazwy użytkownika i jego skrótu hasła NT. I tutaj już mamy wszystko. Możemy w imieniu tego użytkownika i z jego uprawnieniami wykonywać na systemie zdalnym dowolne akcje. OK, ale co teraz? Jeśli chcemy na przykład uzyskać, i zależy nam na tym bardzo, aby uzyskać hasła tych użytkowników, jawną postać tych haseł, no to musimy już troszkę pokombinować. Jak to zrobić? No przede wszystkim musimy załadować tabelę. Chodzi o tabele tęczowe. Jest ich bardzo dużo. Możemy różne odmiany tabeli zainstalować i korzystać z nich. No w tej chwili mamy jeden rodzaj tabeli, które są dla nas dostępne, bo po prostu nie ściągnąłem akurat w tej chwili tych tabeli, tych pozostałych odmian. Nie będzie to nam raczej też potrzebne. Sprawdzimy zaraz. OK, podajmy lokalizację, gdzie te tabele się znajdują. OK, tabele są zainstalowane i możemy z nich korzystać. OK, no i po prostu sobie tutaj klikamy w przycisk Crack. Zobaczmy, co się dzieje. OK.
No i w tej chwili system stara się odgadnąć jawne postacie haseł. To może długo potrwać, nawet wiele, wiele godzin, w zależności od stopnia złożoności hasła. Dlatego zawsze powtarzam, że warto, naprawdę warto korzystać raczej z bardziej złożonych haseł, które są kombinacjami małych liter, dużych liter, znaków niektórych oraz liter, oraz cyfr. I to będzie naprawdę wtedy, takie hasło będzie ciężko odgadnąć. Ale niestety, no, większość użytkowników nie przywiązuje wagi do stosowania złożonego hasła, bo po prostu nie zna zagrożeń. Upłynęło zaledwie kilka minut i jak mogą Państwo zaobserwować, coś się tutaj już zaczęło dziać konkretnego, a mianowicie mamy już jawną postać dwóch haseł. No, zobaczymy dalej, czy uda nam się odgadnąć wszystkie. Musimy niestety jeszcze troszkę poczekać. Po upływie zaledwie 7 minut mamy już dostępne 3 z 4 haseł. No, nieco ponad 20 minut zajęło nam złamanie wszystkich 4 haseł. No, ostatnio to było bardzo trudne, Batman. Także widzą Państwo, jak się kończy korzystanie z prostych haseł. No, czym to grozi po prostu? No, w tej chwili, mając te hasła, ja mogę się bez problemu zalogować na konta tych użytkowników i robić tam, co mi się podoba w ramach ich uprawnień. No, mamy tutaj też chyba konto administratora. No, na pewno jeden z nich jest administratorem systemu. Także warto zwracać uwagę naprawdę na złożoność haseł i mieć na uwadze tego typu zagrożenie. Dziękuję bardzo za uwagę.